fifth kind. Jego największym doświadczeniem było tłumaczenie dla największego włoskiego wydawnictwa katolickiego, jakim jest San Paolo, którego był oficjalnym tłumaczem Biblii i było to jego najważniejsze ćwiczenie w tej dziedzinie, ponieważ dało mu to szansę na rzeczywisty kontakt z rzeczywistym tekstem i rzeczywistymi słowami tekstu Biblii. Wielu wczesnych ojców Kościoła czytało Stary Testament w taki sam sposób jak ty i ja. Ludzie tacy jak Marcjan, Klemens, Aleksandris, Origen, wszyscy oni wierzyli, że w tych starych historiach wymieniane są inne byty. A wierzący muszą czcić potwora, co psychologicznie ma na nas przerażający wpływ. Było to więc interesujące dla mnie jako księdza. Nawet w doświadczeniu Mauro i na jego konferencjach, na których obecni byli księża i ludzie wiary, byli oni zszokowani, podobnie jak ty, gdy dowiedzieli się tych prawd o książce. Widzę, że łączysz wiele tych samych kropek, które ja łączę, patrząc na świat i rozumiejąc, co się w nim dzieje. Żyjemy w tej chwili pod koniec tego procesu. Świat, w którym żyjemy, będzie zupełnie inny. Zgadzam się, że niektórzy nazywają to wielkim resetem. A to, co robicie, pozwala ludziom myśleć w inny sposób, daje im narzędzie do interpretowania rzeczy w inny sposób na temat tego, co się dzieje. Tak, aby myśleć niezależnie i nie wierzyć we wszystko, co mówią im autorytety. Dokładnie. Check out our official website at fifthkind.tv. Mauro Bilino jest badaczem starożytnego hebrajskiego. Przez wiele lat pracował dla wydawnictwa St. Paul Press w Rzymie, tłumacząc z wielką precyzją dosłowne znaczenie hebrajskich słów dla Biblii linearnej, zatwierdzonej przez Watykan. Zapewnienie znaczenia interlinearnego jest bardzo dokładną dyscypliną. Naukowiec musi być rygorystyczny w unikaniu jakiejkolwiek interpretacji słowa i podawać tylko dosłowne znaczenie etymologiczne każdej części słowa. Tak więc, z takim stopniem precyzji, Mauro Bilino wyjaśnia w swoich pismach, że użycie słowa ruach w literaturze hebrajskiej pokazuje, że słowo to oznacza albo wiatr, albo coś latającego w powietrzu i tworzącego silny wiatr. Or something flying through the air and creating a strong wind. To znaczenie przetrwało do dziś w etiopskim amharskim słowie rocha. Oznacza ono wiatr lub cokolwiek, co porusza się w powietrzu i wytwarza wiatr. To wielka przyjemność być dziś z Tobą. Kiedy zacząłem studiować ten temat, zwróciłem się do poważnych naukowców, myśląc, że mogę zrobić stopień naukowy lub doktorat na ten temat i powiedziano mi, że aby podążać tym tokiem myślenia, potrzebujesz kilku stopni naukowych, których nie masz. Ale byłem pewien ścieżki, którą podążałem, więc zamiast pisać doktorat, napisałem książkę. Dlatego też, kiedy odkryłem, że Mauro Bilino, prawdziwy naukowiec, doszedł do tych samych wniosków, było to dla mnie tak ważne i tak wielkie zapewnienie. Jego największym doświadczeniem było tłumaczenie dla największego włoskiego wydawnictwa katolickiego, jakim jest San Paolo, którego był oficjalnym tłumaczem Biblii. I było to jego najważniejsze ćwiczenie w tej dziedzinie podczas szkolenia, ponieważ dało mu to szansę na faktyczny kontakt z rzeczywistym tekstem i rzeczywistymi słowami tekstu, czyli Biblii.
Tak, i dokładne tłumaczenie etymologicznych znaczeń słowa. To było rzeczywiście najważniejsze, ponieważ to właśnie pozwoliło mu umieścić w kontekście prawdziwe znaczenie tych słów. Tak, to do mnie przemawiało, ponieważ moim pierwszym kierunkiem studiów na uniwersytecie były języki. Zawsze interesowałem się słowami i ich etymologią. Dlatego bardzo podobało mi się słuchanie Twoich wykładów w języku włoskim z napisami oraz aspekt oryginalnego znaczenia i znaczenia słów zapożyczonych w tekście hebrajskim. Original meanings and the significance of loan words in the Hebrew text. I to jest kluczowe dla zrozumienia, co tekst faktycznie oznacza. And that is vital to understand what the text actually means. Oczywiście, i zauważyłem, kiedy studiowałem w kierunku mojej książki, kiedy poszedłem do poważnych komentatorów, unikali najbardziej oczywistych pytań dotyczących znaczeń i zapożyczonych słów. Kiedy czytałem komentarze, unikali oczywistych pytań, ponieważ te słowa nie odzwierciedlają teologicznego znaczenia, które, powiedzmy, kościoły przypisały tym słowom. Dokładnie. A rzecz w tym, że kiedy faktycznie przeczytasz Biblię dosłownie, co ona naprawdę oznacza, jest jeszcze bardziej fascynująca. Naprawdę tak jest, a kiedy czytamy ją ponownie w ten sposób, historie w niej zawarte odpowiadają historiom w innych kulturach na całym świecie. Na przykład, kiedy ponownie przeczytałem historię z Księgi Rodzaju, rozumiejąc Elohim jako liczbę mnogą, stało się dla mnie jasne, że historia stworzenia jest tak naprawdę historią odbudowy planety. Tak więc, kiedy usłyszałem, jak Mauro mówił o słowie Ruach, cała historia pokrywa się z afrykańskimi, mezoamerykańskimi i filipińskimi opowieściami o tym samym momencie, a aspekty, które to wyjaśniają, to Ruach jako słowo zapożyczone ze źródła sumeryjskiego, ze źródła mezopotamskiego. I kiedy usłyszałem o tym, jak mówisz to był moment zapalenia się kontrolki w mojej głowie i pomyślałem, miałem rację, oto dowód. To, co jest w rzeczywistości najważniejsze i najbardziej interesujące, to w efekcie ta doskonała zgodność między historią biblijną a wszystkimi tymi historiami i legendami mitów z innych części świata. Zgadzam się, a błędne tłumaczenie całkowicie zaciemniło to porozumienie. Starożytna filipińska opowieść o stworzeniu mówi o przybyciu Tagaloga, gigantycznego ptaka, który unosi się niczym jastrząb nad zalanymi wodami planety. Tagalog następnie tworzy wiry wiatru, które odciągają wody od wyżej położonego gruntu, tworząc wyspy. I tak zaczyna się praca nad terraformowaniem. Dokonanie tych odkryć było dla mnie ekscytujące, ponieważ błędne tłumaczenie skutecznie tworzy Boga, który jest potworem. A wierzący muszą wtedy czcić potwora, co psychologicznie ma na nas przerażający wpływ. To było interesujące dla mnie jako księdza. Nawet w doświadczeniu Mauro i w jego konferencjach, w których uczestniczyli księża i ludzie wiary, byli oni tak samo zszokowani jak ty, gdy dowiedzieli się o tych prawdach zawartych w książce. Cóż, byłem zszokowany i nie zszokowany, ponieważ początkiem mojej podróży była wiara w Jezusa i istnieje całkowita niezgodność między Bogiem Jezusem a zachowaniem Elohim w Starym Testamencie.
a complete incompatibility between the God of Jesus and the behavior of the Elohim in the Old Testament. Every preacher Każdy duchowny o tym wie. Problem polega na tym, czy poświęcasz czas na zrozumienie tej niezgodności, czy udajesz, że jej nie ma. Wiedziałem więc, że coś tam jest. Pojawił się problem teologiczny i zostałem zachęcony do zrewidowania mojego rozumienia Starego Testamentu, kiedy wielebny dr Consul Manuel powiedział, że Biblia jest pełna kosmitów. Powiedział to jako rzecznik Benedykta XVI. To było wyzwanie, które skłoniło mnie do przeprowadzenia tego badania. Mauro uważa, że w wysokich sferach kurii watykańskiej te rzeczy są bardzo dobrze znane. Absolutnie, jestem tego pewien. Problemem jest oczywiście to, że nikt nie może o tym mówić, ponieważ oznaczałoby to zakwestionowanie wszystkiego i postawienie wiernych w strasznym kryzysie. To prawda, ale w 2009 roku odbyło się kolokwium. Benedykt XVI poprosił Papieską Akademię Nauk o przedyskutowanie i wydanie oświadczeń na temat teologicznych implikacji kontaktu z innymi cywilizacjami. Myślę więc, że w tamtym czasie obawiano się, że stanie się oczywiste, że mamy towarzystwo. Zaczęli więc otwierać drzwi. Potem nic się nie wydarzyło, więc myślę, że ponownie zamknęli te drzwi. W międzyczasie rozmawialiśmy o tym. Dlatego ludzie tacy jak ty są tak ważni, ponieważ otwierają umysły opinii publicznej. Powinieneś nadal o tym mówić. Umożliwia to również naukowcom dyskutowanie o nas, nawet jeśli nas wyśmiewają, nadal dyskutują na ten temat. Wciąż mówią o paleokontakcie. Mauro miał szczęście mieć rozmowę wideo z astrofizykiem z Harvardu, Avi Loebem, i ten astrofizyk szuka rzeczywistych dowodów na kontakt między nami w starożytności a jakąś inną cywilizacją. Tak więc istnieje część nauki i naukowców, która faktycznie zaczyna otwierać się na tę możliwość. Zdecydowanie. I dużo pieniędzy jest wydawanych na testowanie teorii panspermii. To teoria wysunięta przez Francisa Cricka, jednego ze współodkrywców. Absolutnie. Francis Crick, Carl Sagan, Leslie Argel, Maxim Makukow, Wladimir Scherbach, wiele osób zajmujących się badaniami nad DNA wyznaje ten pogląd. Wierzę, że koncepcja ta pojawia się również w pismach Platona. W rzeczywistości podczas moich studiów wróciłem do Platona i zdałem sobie sprawę, że paleokontakt był częścią jego nauczania. I prawdopodobnie dlatego wielu wczesnych ojców Kościoła czytało Stary Testament tak, jak ty i ja to robimy. Ludzie tacy jak Marcjan, Klemens Aleksandryjski, Origen, wszyscy oni wierzyli, że inne byty były wymieniane w tych starych historiach. Kiedy to zobaczyłem, Klemens Aleksandryjski, Origen, Marcjan, Platon, Mauro Bilino, pomyślałem, że jestem w dobrym towarzystwie. Mauro Bilino, I thought I'm in good company.
Także w efekcie starożytna historia Grecji powinna być rozpatrywana w tym świetle. O tak, absolutnie. I znowu powtarza motywy z innych starożytnych kultur na całym świecie. Myślę, że Platon nawet w moim zdaniem omawia sposoby kontaktu, kiedy odnosi się do tajemnic eluzyjskich. Istnieją podobieństwa między tym a szamańskimi opowieściami o kontakcie w innych kulturach. Wszystkie one znajdują się w korzeniach chrześcijaństwa, a nawet judaizmu, ale są zaciemnione. W ten sam sposób te same koncepcje były wyrażane przez najwcześniejszych greckich filozofów i przyrodników. Nawet grecka koncepcja apeironu jest obecnie poddawana przeglądowi i rewizji, nie oznaczając już nieskończoności, ale substancję, z której wszystko pochodzi. Tak więc teraz można prześledzić zbieżność między słowem aperon, grecką koncepcją aperon, a hebrajską koncepcją afar. I wszystko staje się bardziej konkretne, bardziej realne raz jeszcze na konkretności historii starożytnych tekstów, takich jak Stary Testament. Dokładnie, a to stwarza problem oddzielenia tego, co faktycznie zrobili Elohim, od prawa miłości, nazwijmy to, o którym mówił Jezus Chrystus, które w ogóle nie pasuje do tego, co nazywamy Jahwe. Which does not fit at all with that individual that we call Yahweh. No, I think. Nie, myślę, że moim zdaniem Jezus zdystansował się od opowieści o Elohim i opowieści o Jahwe i nie zrównał ich ze sobą, ze swoją wizją Boga. And did not equate them with his vision of God. For example, na przykład Jezus powiedział, jaki ojciec dałby swoim dzieciom węża, gdyby poprosiły o rybę? Jahwe dał swoim dzieciom węże. Jest to więc bardzo wyraźny sposób, w jaki Jezus dystansuje się od wszystkich tych historii. W akcie 15 Kościół Apostolski zgodził się, że znaczenie Starego Testamentu wygasło. Nie będzie on fundamentem. A potem wczesny Kościół odwrócił tę decyzję, co sprawiło, że chrześcijanie są zdezorientowani od 2000 lat. Od czasów Pawła, świętego Pawła, apostoła, istniała potrzeba nadania tej historii starożytnych korzeni. A tak, cóż, jasne jest, że istniały różne drogi, które można było obrać, a imperium faworyzowało posiadanie przerażającego Boga na szczycie drzewa. Myślę więc, że było wiele sił, które zniekształciły tradycję, która pojawiła się w imię Jezusa. I że to, co było faworyzowane, pozwalało władzy kontrolować ludzi. Tak, rzeczywiście, to przesłanie zostało wzmocnione zasadniczo poprzez przemoc, a więc nas, aby umieścić strach przed Bogiem. Tak, a więc etyka przemocy w chrześcijaństwie i pozwalanie chrześcijaństwu na usprawiedliwianie wszelkiego rodzaju niesprawiedliwości. Purtroppo è andata così. Fortunately, this is exactly what happened. To jest to, co dokładnie się stało. Wydaje się, że znajdujemy się w okresie, w którym wielu ludzi budzi się do uświadomienia sobie nadużywania władzy w historii.
I wierzę, że jest prawdziwy apetyt na to, co ty, Mauro, i co ja, o czym razem mówimy. Pojawiłeś się na scenie w idealnym momencie dla tysięcy, setek tysięcy ludzi na całym świecie. I myślę, że to, co mówisz, daje odwagę wielu ludziom, by spojrzeć na sprawy inaczej. Myślę, że daje to ludziom odwagę, by inaczej postrzegać instytucje i inaczej rozumieć społeczeństwo. I myślę, że dajesz ludziom pozwolenie na zobaczenie tego, co naprawdę widzą. Wszystko to wynika z pracy nad tłumaczeniem. Naszą jedyną nadzieją i pragnieniem jest dostarczenie ludziom narzędzi do samodzielnego myślenia. Dokładnie. A ja chciałbym zapytać Mauro, czy zachęca go reakcja, jaką otrzymuje od ludzi, kiedy prowadzi swoje wykłady i audycje. Absolutnie tak, ponieważ to go zachęca i daje mu radość, że może pomóc innym ludziom. Uważam, że to ekscytujące, że ktoś piszący i mówiący po włosku ma prawdziwą globalną publiczność ze względu na siłę jego spostrzeżeń. Jest wielu wspaniałych włoskich pisarzy, ale Mauro jest jedynym, którego naprawdę słucham ze względu na znaczenie informacji, które posiada. To bardzo dobry czas na omawianie tych rzeczy, ponieważ tak wielu ludzi szuka świeżego zrozumienia rzeczywistości, w której żyjemy. Kiedy porównuję notatki z innymi badaczami, wielu z nich żyje w ciągłej frustracji. Ale twoja energia jest inspirująca i energetyzująca. Mam wielką pasję. To bardzo ważne. Wielka pasja dla tego tematu. Ale myślę, że komunikacja online jest wspaniała, ponieważ możemy się nawzajem znaleźć i zachęcać. To prawda. Bez tego byłoby trudniej zajmować te stanowiska z pozytywnym nastawieniem i pewnością siebie. Ci, którzy się wam sprzeciwiają, wielu z nich są bardzo zdeterminowani, więc musicie być jeszcze bardziej zdeterminowani niż oni. Dzięki determinacji i pasji, z jaką wykonujecie swoją pracę badawczą, w ten sposób ich pokonujecie. Jestem podbudowany każdego dnia, gdy słyszę od ludzi z każdego pokolenia, którzy są podekscytowani tego rodzaju materiałem. I którzy zmieniają swoje nastawienie po dziesięcioleciach myślenia inaczej. To samo dotyczy Mauro. Dobrze to słyszeć. Młodzi ludzie i wszyscy ludzie, jak to jest zachęcające widzieć, jak jedni i drudzy zmieniają nastawienie po zetknięciu się z prawdą. To prawda i myślę, że kiedy ktoś zmienia zdanie na temat jednej rzeczy, pomaga mu to zrewidować wszystko. To ważne. Tak. I Mauro, widzę, że łączysz wiele tych samych kropek, które ja łączę, patrząc na świat i rozumiejąc, co się w nim dzieje. As I look at the world and understand what's happening in the world. Mauro uważa, że żyjemy w tym wielkim momencie, a pod koniec tego procesu świat, w którym żyjemy, będzie zupełnie inny. Zgadzam się, niektórzy nazywają to wielkim resetem. A to, co robicie, pozwala ludziom myśleć w inny sposób, daje im narzędzie do interpretowania rzeczy w inny sposób na temat tego, co się dzieje.
Tak, myśleć niezależnie i nie wierzyć we wszystko, co mówią im autorytety. Dokładnie. Myślę, że to przerażający i ekscytujący moment w naszej wielkiej historii. Dlatego właśnie uważam, że dawanie odwagi jest tak istotne. To, co jest również istotne i najważniejsze, to połączenie sił w dodawaniu sobie nawzajem odwagi i zjednoczenie sił. To prawda. I myślę, Mauro, że twoja historia kariery sama w sobie jest czymś, co daje ludziom odwagę do bardziej niezależnego działania. Mauro uważa, że ludzie czytając i poznając jego osobistą historię nabierają odwagi, ponieważ zdają sobie sprawę, że w każdej chwili mogą zmienić swoje życie. Tak, a także myślę, że sprawia, że ludzie obserwują moce bardziej krytycznie. Tak, twoja praca daje ludziom narzędzia do obserwowania ich otoczenia i analizowania go w bardziej prawdziwy sposób. Bez przyjmowania zapewnik, że wszystko, co się mówi, jest zawsze prawdą. Dokładnie. Na arenie międzynarodowej masz wielu zwolenników. Jak jesteś odbierany we Włoszech? Na początku zdumiewające było dla niego to, że jego przesłanie, które raz wyszło na zewnątrz, rozprzestrzeniło się tak dziko i tak szybko. Ludzie byli na to gotowi. Właściwie myślał wtedy, że jego pierwsza książka nie będzie miała prawie żadnej publiczności i po prostu zniknie. Zamiast tego został natychmiast wezwany do prowadzenia konferencji i wykładów. W ciągu dekady przeprowadził ponad 300 konferencji we Włoszech, ale także w wielu krajach Europy. A teraz, w tych czasach, gdy jest również znacznie wygodniej, może robić te filmy i konferencje online. Elizabeta mówi, że poznała Mauro dzięki jego książkom, ale to, co odkryła, kiedy po raz pierwszy odkryła Mauro, to fakt, że jego historia była czymś, co bardzo, bardzo rezonowało z tym, co wszyscy w zasadzie wiemy, kiedy jesteśmy dziećmi. Tak, oczywiście. Jest również moim lekarzem. To dobry układ, to wspaniałe. Chciałem powiedzieć, że moje podróże z moimi najnowszymi książkami zostały całkowicie wstrzymane z powodu międzynarodowej pandemii, więc wszystkie moje trasy odbywały się za pośrednictwem mojego laptopa. Nie mogę się więc doczekać, aż to się zmieni. Tak, Mauro również bardzo chce, aby to się zakończyło, abyście mogli się fizycznie spotkać. Absolutnie, myślę, że to będzie bardzo ekscytujące. Cieszę się, że możemy porozmawiać twarzą w twarz. Czuję się, jakbym już cię znał, ponieważ cię obserwowałem. Dziękuję. Chcielibyśmy również podziękować naszym widzom, a także powiedzieć im, aby poszli i sprawdzili twój własny kanał, ponieważ dokument, który opublikowałeś, jest absolutnie niesamowity. Davvero interessante, presenta documentari che lasciano davvero incantati. Molto ben fatto. Kochamy go, bardzo dziękujemy. Molto affascinante. Complimenti. Thank you. Dziękuję. Pracuję w partnerstwie z angielskim współpracownikiem. Pracuję w partnerstwie z angielskim współpracownikiem, który nazywa się Anthony Barrett, więc zapewniam badania, a Anthony przekształca je w te wspaniałe filmy. Anthony turns it into these wonderful videos. Dla mnie to ona jest twórcą wideo i reżyserem. Masz świetny zespół, Mauro. To nie tylko mój lekarz, to jest bardzo ekonomiczne.
All'inizio very economical. Very economical. Jestem bardzo oszczędny. To, co jest bardzo interesujące i niesamowite, to fakt, że po 10 latach badań i pracy Mauro był prawie w punkcie, w którym rzucił pracę, walczył, a potem spotkał Elizabetę. A ona powiedziała, wiesz, podczas pandemii na początku, dlaczego po prostu nie nakręcisz kilku filmów i po prostu nie wrzucisz ich na YouTube? I odniosło to niesamowity sukces. A teraz jestem tutaj. Tak, wciąż tutaj jesteśmy. Podjąłem decyzję kilka lat temu, aby zainwestować jak najwięcej energii w tę dziedzinę nauki, aby uczynić ją moją główną działalnością i nie miałem pojęcia, jak to zadziała finansowo. And I had no idea how that was going to work financially. Meeting Anthony. Spotkanie z Antonem było tak samo jak dla ciebie, Mauro. Spotkanie z Elizabeth. To było totalnie przypadkowe. I wtedy to wszystko się wydarzyło. Okay. No dobrze, bardzo dziękujemy. Bardzo, bardzo dziękuję. Miło mi się z tobą rozmawiało. Sprawiło, że tęsknię za Włochami. Dziękuję i do zobaczenia. Do zobaczenia wkrótce. Czytał Bartłomiej Talarczyk. Zapraszam do następnych materiałów. For uncensored access to our full interviews and documentaries, go to fifthkind.tv. For more videos about paleo contact and the wisdom of the world's ancestral narratives, go to the Paul Wallace channel, subscribe, and click on the bell. You can join the Paul Wallace channel for a regular live stream and live conversation. Biblia nie mówi o Bogu, twierdzi Mauro Bilino, włoski pisarz i tłumacz z hebrajskiego, mazoreckiego, aramejskiego i starożytnej greki na język włoski, który w 2020 roku udzielił wywiadu popularnemu włoskiemu podcastowi o nazwie Mucho Selvaggio. Bilino stał się popularny dzięki swoim pomysłom, które podają wątpliwość Boga przedstawionego w Pismach Świętych religii Abrahama, judaizmu, chrześcijaństwa i islamu. A jeśli Biblia nie mówi o Bogu, kim jest Bóg Biblii? I o czym więc mówi Biblia, jeśli nie o stworzeniu wszechświata i ludzi? W tym filmie omówimy niektóre stwierdzeń i krytyki w odniesieniu do badań Mauro Bilino. Bilino na temat co wiemy o Biblii. Na pytanie, dlaczego Biblia nie mówi o Bogu, Bilino argumentuje, że Biblia nigdy nie miała opowiadać o Bogu. Bilino stwierdza, że po 2000 lat badań nadal nie wiemy, kto jest oryginalnym autorem Biblii. Mamy wiele kopii Biblii, bardzo różniących się między sobą, które powstały na przestrzeni wielu wieków. Nie znamy oryginalnych tekstów Biblii, ani sposobu jej czytania, ale nadal twierdzimy, że ci, którzy ją napisali, byli natchnieni przez Boga. Bilino argumentuje, że Biblia jest jedną z wielu ksiąg, które ludzkość napisała w trakcie swojej historii. Biblia jest zbiorem ksiąg, w których lud Izraela zamierzał zapisać wydarzenia ze swojej historii i związek tego ludu z ich namiestnikiem, którego Biblia zna pod imieniem Jahwe. Jest to więc historia małego ludu, który żył na małym terytorium, historia Izraela i jego namiestnika. Namiestnik Jahwe został następnie sztucznie przekształcony w duchowego Boga przez teologów następnych stuleci. Prawdopodobnie jednym z głównych problemów, argumentuje Bilino, nie jest to, że nie znamy autorów, ani to, że Biblia była redagowana tysiące razy przez setki różnych redaktorów, ale to, że nie wiemy, jak czytać Biblię hebrajską.
but that we do not know how to read the Hebrew Bible in the first place. Oryginalna Biblia hebrajska nie zawiera samogłosek, a zatem znaczenie słów można odgadnąć jedynie z kontekstu. Samogłoski zostały dodane 1000 lat później, aby uprościć proces czytania, ale Biblia hebrajska pozostaje dziełem domysłów, niepewnym zarówno w interpretacji religijnej, jak i dosłownej. Bilino pokazuje, że to słowo, dosłownie TVL, może być albo zapisane jako to i wymawiane jako Tevel, co oznacza świat, wszechświat, albo jeśli dodamy jeszcze jedną kropkę, stanie się Tevel, co oznacza ohyda, perwersja. Z tego powodu bardzo proste błędy mogą powodować ogromne sprzeczności w Biblii lub skłaniać jej wyznawców do robienia lub wierzenia w niewłaściwe rzeczy. Bilino, udawajmy, że zasada. Bilino twierdzi, że jego tłumaczenia są zgodne z jedną zasadą. Udawajmy, że to, co jest napisane w Biblii i co napisali autorzy, jest w 100% dokładne, bez żadnej interpretacji teologicznej. Ponieważ teologowie, argumentuje Bilino, kierują się tą samą zasadą, udają, że Biblia mówi o duchowym Bogu i zmodyfikowali tę książkę, aby pasowała do ich religijnej narracji. Główna teza Bilino opiera się na tłumaczeniu kilku podstawowych terminów. Proponuje on odczytanie Biblii poprzez zastąpienie teologicznych lub niepewnych terminów ich hebrajskimi transliteracjami, a postępując zgodnie z tym przewodnikiem, możesz samodzielnie zweryfikować jego twierdzenia za pomocą fizycznej Biblii lub Biblii online. Według Bilino, czytając Biblię, powinniśmy zastąpić Boga przez Elohim, zastąpić Pana lub Wiecznego przez Jahwe, zastąpić Najwyższego przez Elion, przywódcę Elohim, zastąpić Boga Wszechmogącego przez El Shaddai, zastąpić Ducha przez Ruach i zastąpić chwałę przez kawod. Według Bilino, termin Bóg jest niesprawiedliwym teologicznym tłumaczeniem terminu Elohim, terminu w liczbie mnogiej oznaczającego bogów, często używanego w liczbie pojedynczej jako Eloha, związanego z El, który stał się Allahem dla muzułmanów. Liczba mnoga tego terminu jest uważana przez teologów za majestatyczną liczbę mnogą, którą Bilino odrzuca, stwierdzając, że prawidłowe tłumaczenie pozostaje niepewne. Elohim, w zależności od kontekstu, może odnosić się albo do Jahwe, albo do obcych bóstw, takich jak moabicki bóg Chemosh, sydońska bogini Astarte, aniołowie lub śmiertelnicy, tacy jak sędziowie lub królowie. Jak to możliwe, że Jahwe był zwykłym królem uczynionym Bogiem przez swój lud? Trochę jak król Xerxes I dla Persów lub jak faraonowie dla starożytnych Egipcjan. Czy to przypadek eufemizmu? Prawdziwa historia wyolbrzymiona do tego stopnia, że stała się legendą, a następnie religią? Według Bilino, niektóre fragmenty Biblii mogą to udowodnić, na przykład Księga Powtórzonego Prawa, 32, wersy od 8 do 9 i 12. W Księdze Powtórzonego Prawa, 32:8, zgodnie z zasadami Bilino, zastępujemy Najwyższego przez Elion, co oznacza tego, który stoi wyżej, reprezentującego najwyższy stopień wojskowy, generała. W najstarszych tekstach hebrajskich nie jest napisane, że został on podzielony między synów Izraela, ale między synów Elohim. Dlatego Elion dzielił terytorium między synów Elohim. W tym podziale Jahwe został przydzielony ludowi Izraela, ponieważ inne terytoria zostały przydzielone innym Elohim, takich jak Kamosz, Milkom, Dagan i Astarte. W Księdze Powtórzonego Prawa 32:12 zauważamy, że tylko Jahwe przewodził Izraelowi. Żaden inny obcy bóg Elohim nie był z Jahwe. Jak mogą istnieć inni obcy bogowie, skoro Jahwe nie ma być jedynym Bogiem? W pierwszym przekazaniu Biblii hebrajskiej nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, Jahwe wyraźnie wie, że istnieją inni bogowie Elohim, rządzący innymi terytoriami i chce, abyś pożądał tylko za nim. Według Bilino, Psalm 82:1 jest gwoździem do trumny dla teologicznej teorii liczby mnogiej majestatis, gdzie Jahwe ma miejsce w boskiej radzie wśród innych bogów Elohim, co dowodzi, że Elohim nie jest jeden, ale wielu, ponieważ oczywiście Bóg nie może zasiadać sam w boskiej radzie.
in the divine council. Bóg, który nie jest wszechmocny i wszechwidzący. Wszechwiedzący. Bóg jest wszechmocny i wszechwiedzący według Bilino. Są to koncepcje teologiczne oparte na pozafilozoficznych przypuszczeniach, że Bóg jest twórcą wszechświata, ale te koncepcje w wielu przypadkach są obalane przez samą Biblię. W Księdze Rodzaju 18:1-2 Bilino stwierdza, że w biblijnym języku hebrajskim nie ma pojęcia pojawienia się z niczego. Hebrajski czasownik oznacza fizycznie przyjście. Gdyby prawdą było, że Bóg pojawia się, dlaczego potrzebowałby wody do umycia stóp? Czy jego stopy zabrudziły się z powodu piasku? Dlaczego Bóg musi pić, jeść i odpoczywać jak śmiertelnicy? A kiedy Bóg ujawnia, że myśli o zniszczeniu Sodomy i Gomory, rozdział 18, wersy 20-21, Abraham próbuje przekonać Boga, by nie zabijał mieszkańców Sodomy i Gomory, stwierdzając, a jeśli w Sodomie i Gomorze jest 50 dobrych ludzi, czy zabijesz wszystkich, jeśli wiesz, że wśród złych ludzi są dobrzy ludzie? Bóg odpowiada, że jeśli znajdzie 50 dobrych ludzi w Sodomie i Gomorze, wybaczy wszystkim. A Abraham, jeśli będzie ich 45, to i tak ich zabijesz? Bóg odpowiada, że nie. Abraham, a jeśli będzie ich 40? Abraham kontynuuje negocjacje, dopóki nie przekona Boga, by nie zabijał nikogo, jeśli znajdzie 10 dobrych ludzi w Sodomie i Gomorze. Jeśli znajdę, oszczędzę całe to miejsce. Jeśli. I Bilino pyta, jeśli Bóg jest wszechwiedzący, dlaczego Biblia mówi, że nie wie, ilu dobrych ludzi jest w Sodomie i Gomorze? Czy Bóg nie może zajrzeć w duszę ludzi? Dlaczego jest to poza jego kontrolą? Następnie Bilino dodaje, że dobrzy ludzie, jak wspomniano w Księdze Rodzaju 17:10-12, oznaczają ludzi obrzezanych, co jest symbolem przymierza z Jahwe, a zatem Jahwe musi sprawdzić każdego, aby zobaczyć, czy jest obrzezany. To wyjaśnia, dlaczego Jahwe nie wie, ilu ludzi jest dobrych, ponieważ obrzezanie jest ukrytym symbolem jego przymierza. Bilino stwierdza w odniesieniu do Samuela 15, wersy 2-3, że powinno być już jasne, że Jahwe jest generałem wojskowym, nie zajmującym się miłością i współczuciem, ale wojną i utylitarystycznymi metodami obrony i rozszerzenia ziemi Izraela, bez względu na to, ile krwi zostanie przelane. Prawdziwe znaczenie Biblii według Bilino. Dosłowne odczytanie i interpretacja Biblii hebrajskiej przez Bilino jest najbardziej kontrowersyjną częścią jego badań. Unikanie interpretacji teologicznej i uznawanie wszystkiego za prawdziwe i realistyczne jest, jak chodzenie Jezusa po wodzie, prowadzi Bilino do przekonania, że nieznana cywilizacja zwana Elohim mogła przybyć na naszą planetę i podzielić się z nami swoim DNA, gdy byliśmy jeszcze małpami, aby kontynuować swój gatunek. Wszystkie starożytne cywilizacje mówią nam, że stworzyli nas synowie gwiazd, stwierdza Bilino, porównując Biblię hebrajską z innymi pismami świętymi i mitologiami. Bilino argumentuje, że biblijny hebrajski nie ma słów opisujących koncepcję stworzenia z niczego oraz koncepcję wieczności i że Biblia zaczyna się od Bereshit, co oznacza na początku tej historii, a nie na początku świata. Bilino twierdzi, że na początku nieznany gatunek zwany Elohim przybył na naszą planetę i stworzył ogrodzony ogród botaniczny z wszelkiego rodzaju owocami w Edenie, położonym między Anatolią a Morzem Kaspijskim. Następnie Elohim zabrali Adama ze świata zewnętrznego, nie stworzyli Adama, i umieścili go w nim do pracy, tworząc Ewę poprzez klonowanie jego DNA z żebra lub grzebienia biodrowego, ponieważ Adam odbywał stosunki seksualne ze wszystkimi zwierzętami w ogrodzie Eden. Według Bilino Elohim stworzyli ludzi z ich tselem, który jest czymś materialnym, zawierającym ich obraz, który był salam, wycięty lub wyekstrahowany z młodych męskich Elohim. Elohim oczyszczali swoją krew, wydobywali swój tselem, a następnie wstrzykiwali go w Homo erectus, aby stworzyć Homo sapiens.
Prawdopodobnie Elohim, wspomniani jako synowie Boga w Księdze Rodzaju 6 od 1 do 2, mogli dzielić się swoim DNA poprzez stosunki seksualne z naszymi przodkami. Wcześniej ludzie żyli ponad 900 lat, ale kiedy Elohim przestali dzielić się swoim DNA, ludzka długość życia spadła do 120 lat. Bilino argumentuje, że istnieje nie tylko jeden ogród Eden, ale wiele, z których jednym z nich jest ogród Alcyonus, opisany przez Homera w Odysei, gdzie nie było lata ani zimy, a żywność była produkowana w sposób ciągły i sztuczny. Bilino twierdzi, że Elohim zmodyfikowali wiele upraw, takich jak pszenica, która była niejadalna 10 tysięcy lat temu, aby nadawała się do spożycia przez ludzi i wstrzyknęli agrobakterium ziemniakom w Ameryce Południowej z tego samego powodu. Nawet owce zostały stworzone genetycznie, argumentuje Bilino. Czy nie wydaje ci się dziwne, że owce potrzebują ludzi, aby przetrwać? Jeśli nie strzyżemy ich wełny co 3 miesiące, umierają z uduszenia i gorąca, ponieważ ich wełna stale rośnie. Owca została stworzona dla nas. Osobliwą cechą Elohim jest to, że uwielbiają aromat spalonego tłuszczu, jak wspomniano w Księdze Kapłańskiej 3:16, który jest tym samym aromatem, który starożytni greccy bogowie uwielbiają wąchać podczas składania ofiar. Cecha, która jest rozpowszechniona w starożytnej mitologii greckiej i innych mitologiach. Innym ważnym aspektem jest zaawansowana technologia używana przez Elohim w Biblii. W Księdze Wyjścia 33:18 Mojżesz prosi o możliwość ujrzenia chwały Bożej. Bilino stwierdza, że chwała powinna pozostać nieprzetłumaczona jako kawod, a kontekst nada nam znaczenie. Z kontekstu wynika, że kawod Boga jest fizycznym pojazdem, który jest tak potężny, że zabija każdego, kto go zobaczy. Bóg nie może kontrolować swojego kawod. W konsekwencji, gdy Mojżesz schodzi z góry, jego twarz jest spalona z powodu ekspozycji. W Księdze Wyjścia 16:10 kawod jest widziany w chmurze, co oznacza, że jego kawod może również latać. W książce La Catuda Deli Dei Mauro Bilino stwierdza, że cherubini są pojazdami podobnymi do latających motocykli, na których siedzą Elohim, że serafini są generatorami światła wewnątrz domów Elohim i że Arka Przymierza jest generatorem elektryczności. W wielu przypadkach, stwierdza Bilino, Elohim używają broni masowego rażenia, takiej jak bomby nuklearne, broń biologiczna i chemiczna. Jednym z przykładów jest zniszczenie Ur, Sodomy i Gomory, opisane w Księdze Rodzaju 19 w wersach 12-29. Według Bilino Biblia jest jedną z wielu ksiąg napisanych przez starożytną cywilizację. Biblia nazywa naszych stwórców Elohim, starożytni Greccy nazywają ich Theoi, Indianie nazywają ich Deva, Sumerowie nazywają ich Anunnaki, norweska mitologia nazywa ich Aesir, a w mitologii Inków są znani jako Veracocha. Możesz wierzyć, że treść tych książek jest fałszywa i czysto fantastyczna, ale jak to możliwe, że wszyscy doszli do tego samego wniosku? Dlaczego każda starożytna cywilizacja wspomina, że przybyliśmy z góry, od synów gwiazd? Bilino stwierdza, że powinniśmy brać pod uwagę dosłowną stronę Biblii bez jej teologicznej interpretacji, ponieważ w Biblii jest wielu Elohim i nie ma Boga. Dosłowna strona Biblii okazała się fundamentalna w analizie wydarzeń historycznych z naszej przeszłości. Odkryliśmy cywilizację chetycką, ponieważ wspomniano o niej w Biblii. Ważne jest, aby zachować otwarty umysł, ponieważ bez względu na to, jak absurdalne może się coś wydawać, liczy się uzyskanie większej ilości odpowiedzi. Heinrich Schliemann był wyśmiewany i wysydzany za to, że wierzył, że Iliada i Odyseja opowiadają prawdziwą historię, ale kiedy odkrył Troję, miasto, o które walczyli Trojanie i Achejczycy w Iliadzie, wszyscy się zamknęli. Heinrich Schliemann odnalazł Troję dzięki metodzie udawajmy, że. Gdyby był tak arogancki jak inni archeolodzy, teraz Troja nie zostałaby odkryta.
Biblia hebrajska, stwierdza Bilino, jest księgą, która nie ma nic wspólnego z nami, powinna odnosić się tylko do narodu hebrajskiego, jest księgą, którą napisali dla siebie. Ta księga została następnie niewłaściwie przyjęta, ponownie odczytana, ponownie zinterpretowana i ponownie wyjaśniona przez teologów. Im więcej czytamy Biblię i im więcej studiujemy teologię, tym bardziej rozumiemy, że teologia mówi tak, jakby Biblia nie istniała. To, co utrzymuje Kościół przy życiu, to fakt, że Biblia, mimo że jest najczęściej sprzedawaną książką na świecie, jest również najmniej czytaną ze wszystkich. A ci nieliczni ludzie, którzy ją czytają, czytają tylko kilka rozdziałów lub wersetów i niestety już z filtrami edukacji teologicznej. Biblijny horror. W jego książce Il Falso Testamento znajduje się rozdział zatytułowany Biblijny horror, w którym Bilino wymienia niektóre z najbardziej przerażających i łamiących serce fragmentów Biblii. Księga Liczb 31, wersy 17-18, gdzie Bóg prosi o zabicie wszystkich i zniewolenie dziewiczych kobiet dla siebie. I wreszcie Księga Liczb 31, wersy 35-40, gdzie po wojnie z Midianitami Bóg otrzymuje łupy wojenne w postaci 675 owiec, 72 sztuk bydła, 61 osłów i 32 dziewice. Dlaczego wszechmocny, wszechwiedzący i samowystarczalny Bóg potrzebuje zwierząt i 32 dziewic? Niech wierzący odpowiedzą, stwierdza Bilino. Krytyka badań Bilino. Badania Mauro Bilino były wielokrotnie kwestionowane przez hebrajskich i chrześcijańskich teologów i naukowców. Oto niektóre z najczęstszych punktów. Hebrajscy uczeni zgadzają się, że termin Elohim odnosi się do Boga, który jest Bogiem duchowym. Termin jest w liczbie mnogiej, ponieważ może reprezentować przejście od wiary politeistycznej, wiary w wiele bóstw, do monoteizmu, wiary w jedynego Boga, Jahwe. Tysiące tłumaczy przetłumaczyło Biblię hebrajską na przestrzeni dziejów, a wielu z nich codziennie dokonuje rewizji Biblii w świetle nowych odkryć. Złowrogość Boga w Biblii może być uzasadniona jako działania, które Bóg musi wykonać dla lepszego dobra swojego stworzenia. Wielu naukowców zgadza się, że Biblia została napisana przez Hebrajczyków, aby opowiedzieć o ich cywilizacji, podobnie jak wiele innych społeczeństw. Jednak naukowcy nie zgadzają się zarówno z religijnymi uczonymi, jak i z Bilino, co do ważności Biblii i każdej innej świętej księgi jako źródła wiedzy i badań. Zarówno religijne przekonanie o biblijnym kreacjonizmie, jak i teoria starożytnych astronautów zaproponowana przez Bilino ignorują naukową teorię ewolucji przez dobór naturalny, która jest uznawana przez społeczność naukową za jasno wyjaśniającą, w jaki sposób życie rozwinęło się na naszej planecie. Archeolodzy twierdzą, że na naszej planecie nie ma żadnych pozostałości obcej cywilizacji, takich jak Kawot czy Ruach, lub pojazdy używane przez tak zwanych Elohim. Rozwijanie tej hipotezy może w rzeczywistości umniejszyć nieznane techniki, które nasi przodkowie zastosowali w budowaniu megastruktur, takich jak piramidy, ziguraty i monolity. Słynny włoski chemik Dario Bressanini zakwestionował teorię obcej pszenicy Bilino. Teoria ta głosi, że Elohim zmodyfikowali genetycznie pszenicę 10 tysięcy lat temu, aby nadawała się do spożycia przez ludzi. Dario Bressanini twierdzi, że mutacje DNA pszenicy i innych roślin zachodzą losowo i nie można udowodnić, że są związane z kosmitami. Rzekomym gwoździem do trumny teorii Mauro Bilino, argumentują jego wrogowie, może być prawdopodobnie jego powierzchowna, nieakademicka metodologia badawcza, którą możemy zademonstrować za pomocą jego ostatniego twierdzenia. Bilino podczas publicznej debaty w Turynie pokazał zdjęcie świątyni luksorskiej w Egipcie, które wydaje się przedstawiać plemnik wychodzący z penisa boga Amona-Ra. Skąd starożytni Egipcjanie mogli wiedzieć o kształcie plemników tysiące lat przed wynalezieniem mikroskopu? Bilino twierdzi, że jest to niepodważalny dowód na to, że kosmici przekazywali swoją technologię starożytnym cywilizacjom. Bardzo szybko jednak jego teoria została podważona przez ekspertów egiptologów, tak zwanych, którzy zinterpretowali zdanie za niego.
Przedstawione piktogramy to odpowiednio róg wołu na dole i amfora, która wylewa wodę na róg wołu. Jego znaczenie to oczyszczenie. Ten piktogram należy do całego zdania. Zdanie, które jest napisane od góry do dołu i reprezentuje ofiarę faraona Aleksandra Wielkiego, kiedy Aleksander został koronowany na faraona Egiptu dla bóstwa Amun-Ra. Zdanie to oznacza: dokonaj oczyszczenia za pomocą pięciu ziaren kadzidła z Górnego Egiptu, Południowego Egiptu. Z oficjalnego ścieku naukowego punktu widzenia, teorie proponowane przez Bilina należą do pseudonaukowej hipotezy starożytnych astronautów, którzy przybyli na naszą planetę w czasach prehistorycznych i dali początek gatunkowi ludzkiemu poprzez swoje DNA lub klonowanie. Twierdzenia te według nich wydają się być związane z religią realist, powstałą w latach 70. XX wieku we Francji, która wierzy, że Elohim byli historycznie myleni z bogami Biblii hebrajskiej, a prorocy Budda, Jezus, Mahomet i Rael próbowali chronić ludzi przed rozwojem technologicznym, aby uniknąć apokalipsy nuklearnej, a po osiągnięciu pokoju Elohim powrócą, aby wymienić się swoimi technologiami z ludźmi i ustanowić utopię. Stworzyłem ten film z zamiarem rozpowszechnienia kompleksowego podsumowania pomysłów i pracy Mauro Bilino, aby wielu badaczy na całym świecie mogło poddać jego twierdzenia krytycznej ocenie, zwłaszcza eksperci w dziedzinie biblijnego języka hebrajskiego. W opisie można znaleźć linki do stron internetowych, kanału YouTube i książek Bilino. Podobał Ci się ten materiał? Jeśli tak, kliknij po prawej lub lewej stronie, aby zobaczyć jeszcze jeden. Miłego dnia. Have a good day. Czytał Bartłomiej Talarczyk.